Jestem tutaj na pewno przez wiarę, przez liturgię. W Rzymie jesteśmy po wierszy. Przepraszam. Dziękuję bardzo. Tak jak wspomniałem, jestem tutaj przez liturgię, przez wiarę, przez to właśnie, że jesteśmy w Rzymie po pierwsze. Druga sprawa to właśnie jest ta muzyczna. Jestem właśnie studentem drugiego roku dyrygentury chóralnej na Akademii Muzycznej w Poznaniu. I też ta muzyka z wiarą dla mnie się bardzo łączy. To wiele emocji wyzwala. Dla mnie szczególnie, no, to mi dużo daje emocji, wspomnień, przeżyć, słów, przemyśleń, wszystkiego, co jest związane tak naprawdę, bo muzyka dużo we mnie wyzwala emocji. To jest bardzo też duże doświadczenie. Mogę tutaj być i przewodniczyć tym ludziom, którzy są wspaniali, tak jak to słychać. I jestem bardzo szczęśliwy, bardzo wdzięczny, że tę właśnie wiarę i muzykę mogę w tym miejscu tutaj połączyć, będąc również tutaj z pielgrzymami z Polski na tym spotkaniu. Z Kalisza, wszyscy klerycy. 40, cała ekipa. No może nie tutaj wszystkich nie ma, bo jeszcze niektórzy gdzieś chodzą, ale przyjechaliśmy na pielgrzymkę narodową do Rzymu. Tak, jesteśmy wszyscy, jak to wiadomo, pielgrzymi, ale pielgrzymi z Kaszub, czyli okolicy Wejherowa, przede wszystkim Luzino, Gdynia, Gdańsk, tudzież nasi sąsiedzi. Wielka pokuta dzisiaj. Tydzień temu uczestniczyłem w Wielkiej Pokucie w Częstochowie, 100 tysięcy osób, a dzisiaj w Wielkiej Pokucie, godzina 45 minut oczekiwania na wejście do Bazyliki Świętego Pawła za murami. Dostaliśmy się do Bazyliki dopiero po godzinie 45 minutach stania i dostaliśmy się praktycznie na czas Komunii Świętej. No to była naprawdę wielka pokuta. Pielgrzymka to przede wszystkim za rodzinę, za żonę, dzieci, za wnuczki, które zostały w domu w Kołobrzegu. Przede wszystkim za swoje dzieci, bo wiadomo, dzieci to już tak, jak to się mówi, czasami trochę na boki, na prawo, na lewo, ale do Boga zawsze prowadzi jedna droga. Intencji jest wiele. Powiem tak, wybierałem się na tę pielgrzymkę z małżonką. 2 dni temu małżonka się rozchorowała, no i niestety została w łóżku w Poznaniu. Powiedziała, że mam lecieć, przyleciałem. Nie jestem w Rzymie po raz pierwszy, jestem chyba po raz 12, ale no chciałem dziękczynienie za tę 1050-lecie chrześcijaństwa w Polsce tutaj jakby no, dołożyć swoją cegiełkę. Oj, no ja modlę się szczególnie dzisiaj, nawet podczas tej Eucharystii, o powołania za nasze seminarium, bo tak jak dzisiaj też mówił podczas audiencji Ojciec Święty, kiedy jest dialog, kiedy otwieramy się na Chrystusa, to doświadczamy też miłosierdzia. To dzisiaj jakoś mnie tak bardzo uderzyło, kiedy papież mówił o tym dialogu Jezusa z Samarytanką. I w tym dialogu właśnie objawia się miłosierdzie Boga. I widzę, że to też się dzieje w Kościele, kiedy ksiądz w sakramencie pokuty posługuje, rozmawia z ludźmi, to też jest tym, który objawia miłosierdzie Boga. I dlatego to jest bardzo ważna intencja, aby nigdy nie zabrakło tych, którzy to miłosierdzie Boga będą objawiać. Nie tylko w sakramencie pokuty, ale też w przepowiadaniu, sprawowaniu sakramentów. Przede wszystkim to dziękczynienie za wiarę, ale też za powołanie, którym Bóg mnie obdarza i które na co dzień staram się rozeznawać. Jestem już diakonem, więc powiedzmy, że już decyzja zapadła w jakimś stopniu, ale to nie znaczy, że
No właśnie, raz dokonawszy wyboru codziennie wybierać muszę, więc jest to jednocześnie dziękczynienie za to, co już Bóg mi dał, ale też prośba, żebym wytrwał w tym, co jakoś wybrałem i codziennie staram się wybierać. O co ja się modlę? Myślę o to właśnie, ciągle przewodniczy mi ta myśl, co papież powiedział, żeby nie leżeć na kanapie, żeby działać przede wszystkim, żeby inspirować tą młodzież, iść do przodu po prostu, żeby robić coś, żebyśmy się rozwijali, żebyśmy byli razem w tym wszystkim. To przede wszystkim myślę. I mam nadzieję, że tutaj grono moich znajomych chórzystów orkiestry, jak i będą wszyscy tutaj z zespołu, mam nadzieję, że też temu im ta myśl im przewodniczy. Myślę, że jesteśmy zgodni w tym wszystkim i cieszymy się na przyszłość, myślę, że chcemy robić dalej coś, tworzyć, być razem przede wszystkim. Każdy z nas przyjechał w swojej własnej intencji. Czy ktoś może się podzielić tą intencją jakąś szczególną? Ja myślę, że główną taką intencją jest też jedność młodzieży. Przyjechaliśmy tu dużą ekipą młodych osób, które chcą się zjednoczyć i wspólnie śpiewać na chwałę Pana Boga. Miłosierdzia dostąpią, błogosławieni, miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią. Miłosierdzia dostąpią, błogosławieni, miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią. Brawo! Modlitwa za Polskę to przede wszystkim zgoda, nie? Zgoda, bo my Polacy no, potrafimy się kłócić no, jakoś tak wzajemnie, nie ma tej miłości, życzliwości. I to tak chciałbym, żeby to tak było w moim narodzie, w Polsce. Żeby ojczyzna była wierna Bogu i wierna temu, co 1050 lat temu nasi przodkowie, nasz przodek Mieszko I przyrzekał. A potwierdzali kolejni nasi antenaci i kolejni przedstawiciele Episkopatu Polskiego. O spokój, żebyśmy mogli się dogadać, żebyśmy razem szli jedną drogą w kierunku nieba. Tak nam potrzeba. O co się modlić za ojczyznę? Myślę, że przede wszystkim za młodzież, bo jednak bardzo tego potrzebują. No ale również za nasze rodziny, za jedność. Za jedność w narodzie. Polskość jest w jakimś sensie też wpisana w naszą wiarę. Nie chcę powiedzieć, że ktoś, kto nie jest Polakiem, nie wierzy, ale w sensie w naszym kontekście polskość jest wpisana w jakimś sensie w tą naszą wiarę i od 1050 lat nam towarzyszy ta polskość razem z tą wiarą i myślę, że to też jest bardzo ważne, to wychowanie w tej polskości. Myślę, że warto na pewno dziękować Bogu za to, że dał nam Polskę, że jesteśmy niepodległym krajem i warto się modlić o to, żeby nie było wojen i żebyśmy byli cały czas jedną wielką jednością. Ta modlitwa za Polskę jest bardzo ważna, abyśmy no, nigdy nie utracili tego, co nam dał chrzest, bo ten chrzest był przyjęty tak bardzo dawno temu, ale chrzest nie jest czymś, co jest jednorazowe, to trzeba rozwijać, to trzeba pielęgnować, jest to jak prezent, który trzeba rozpakować i to też dotyczy narodu, bo rozumieć swój chrzest to rozumieć swoją tożsamość chrześcijańską, tożsamość narodową i myślę, że dla nas Polaków ta tożsamość związana z chrześcijaństwem jest bardzo ważna i tej modlitwy potrzebujemy, żeby nie zagubić swojej tożsamości narodowej. Abyście całe to duchowe dziedzictwo, któremu na imię Polska, przyjęli z taką wiarą,
nadzieją i miłością, z jaką Chrystus zaszczepia ją w każdej i w każdym z nas na Chrzcie Świętym. Jestem z żoną tutaj, no nigdy nie myślałem, że tu będę na tym placu. No, taką, dostaliśmy taką nagrodę od dzieci, zafundowały nam tą wycieczkę i no, jestem bardzo wzruszony i zadowolony. Przede wszystkim wielkie podziękowania dla dzieci. Złożyły się i zafundowały nam w 25. rocznicę ślubu, także całej piątce serdecznie dziękujemy. Jesteśmy bardzo wzruszeni. Zawsze o tym marzyłam, żeby chociaż raz w życiu przyjechać. Parafia świętej Jadwigi Królowej w Gorlicach, województwo małopolskie, diecezja rzeszowska. Mówię, że część parafii, bo akurat my się włączamy w pielgrzymkę diecezjalną w ramach pielgrzymki narodowej i z naszego miasta, z okolicy w sumie mamy tutaj 3 autokary, praktycznie 140 osób. Przyjechaliśmy na 8 autokarów, jest 450 osób. Podzieleni jesteśmy na 8 grup, reprezentujemy diecezję tarnowską, rzeszowską, sandomierską, zamojsko-lubaczowską. Bierzemy udział w tej pielgrzymce narodowej, no i przeżywamy razem z wieloma rodakami, którzy gromadzą się tutaj na audiencji generalnej i uczestniczą we mszach świętych w bazylikach Rzymu. Cieszymy się, że możemy uczestniczyć w tej pielgrzymce narodowej, 3 dni będąc w Rzymie i uczestnicząc w tych celebracjach, mszach świętych z Polakami, z naszymi biskupami, a również z tej dzisiejszej audiencji w dniu inauguracji pontyfikatu świętego Jana Pawła II, no i w tak ważnym dla nas dniu. Padły dzisiaj te słowa, nie lękajcie się. Czy ksiądz pamięta, jak pierwszy raz je wypowiedział papież Jan Paweł II? Pamiętam. No niestety nie na placu świętego Piotra, ale w telewizji. Bogu dzięki, polska telewizja nadawała tę uroczystość inauguracyjną. Wszyscy byli tak zdziwieni, ale przeżywaliśmy bardzo. Także mam w pamięci te momenty. Te słowa stają się jeszcze bardziej aktualne i jeszcze mocniej powinny brzmieć i w Kościele, i poza Kościołem, ponieważ jest coraz więcej zagrożeń tych lęków współczesnego człowieka, a chrześcijanin powinien być człowiekiem zawsze odważnym, bo no, po prostu Chrystus jest z nami i nic nam nie grozi, bo do Niego należy ostateczne zwycięstwo. Ja myślę, że nie straciły nic ze swojej aktualności. W ogóle wszystkie słowa, które odczytujemy na nowo, ten Duchowy Testament papieża Jana Pawła II, zawsze odkrywamy w nim jakąś głębię, zawsze odkrywamy jakąś wskazówkę. I dzisiaj, kiedy papież Franciszek przywołał te pamiętne słowa, nie bójcie się, otwórzcie na oścież drzwi Chrystusowi, one znowu nabierają nowego znaczenia. W roku miłosierdzia, w roku, kiedy wspominamy jubileusz chrztu naszego kraju, kiedy my w naszej wspólnocie parafialnej przeżywamy 20. rocznicę powstania parafii. Musimy otwierać drzwi Chrystusowi, to co powiedział papież Franciszek, wstać z tych kanap, zabrać się do działania, bo rzeczywiście prawdziwy chrześcijanin to jest taki aktywny chrześcijanin, który nie boi się przeciwności losu, który zmaga się ze swoimi słabościami, ale wie, że nie jest sam, bo jest we wspólnocie, jest z Chrystusem.
dane nam było być też na Jasnej Górze, więc tutaj jakieś takie zwieńczenie tej naszej pielgrzymowania i podziękowania Bożej Opatrzności za te 1050 lat chrztu. Warto pamiętać o historii naszego kraju. My troszeczkę pielgrzymując teraz też przypominamy sobie pewne fakty, uczestniczymy w tych wydarzeniach, ale nie możemy powiedzieć, że historia jest nieważna, bo naród bez swojej świadomości historycznej jest byle jakim narodem, więc o tym trzeba jakoś pamiętać. Słowa, które wczoraj wybrzmiały z ust naszego prymasa, arcybiskupa Wojciecha Polaka, że to właśnie książę Mieszko wprowadził nas do tej wspólnoty narodów chrześcijańskich i to dało się odczuć tutaj na placu Świętego Piotra i jesteśmy z takim podziękowaniem Panu Bogu za te lata chrztu. Dzisiaj myślę, że to jest dzień dziękczynienia za Jana Pawła II, za jego świętość, jego pontyfikat, a generalnie to pielgrzymka wdzięczności za dar wiary, za łaskę chrztu świętego, za to, że jesteśmy Polakami. Widzimy to tak, że właśnie chociażby w naszej ziemi kłodzkiej do Barda, do Wambierzy spielgrzymowaliśmy wielokrotnie i w tym roku to także jako podziękowanie składamy Bożej Opatrzności za wszystko i za pontyfikat naszego papieża, za te wiele łaski, darów, które nieustannie spływają na nas wszystkich, myślę i tu obecnych, ale i tam będących w domach, w parafiach naszych. Rok Miłosierdzia jest z jednej strony czasem łaski, ale też jest takim czasem zadumy, bo my zanurzając się w głębie Bożego Miłosierdzia, powinniśmy to miłosierdzie nieść innym. Papież wskazał nam w ostatnim czasie na uczynki miłosierdzia, czy to względem duszy i ciała. Myślę, że pięknym takim postanowieniem, piękną kontynuacją będzie to, jeżeli byśmy przynajmniej po jednym uczynku wybrali z uczynków co do duszy i co do ciała i je realizowali praktycznie na co dzień, bo wiele osób jest, z którym możemy nieść taką prostą miłość, pomagać, po prostu być z nimi. To tak jak cały ten rok Bożego Miłosierdzia, ale żeby to stawało się nie tylko pięknym słowem, ale rzeczywistością, ale szczególnie chodzi mi o takie umocnienie wiary i doświadczania mocy Kościoła. Warte jest zauważenie w tych naszych wspólnotach, nieraz małych ojczyznach, środowiskach, faktu, by nikt nie był sam. Bo często ta samotność przykuwa, może wprawić w jakąś depresję, człowiek nie wychodzi z domu. Żeby dostrzec często w tych naszych środowiskach, blokowiskach, domach właśnie takie osoby, które najbardziej potrzebują. Ale jednocześnie ten czas roku miłosierdzia jest czasem, kiedy warto zadbać o siebie. Przechodzimy wielokrotnie przez bramy miłosierdzia w różnych bazylikach, czy tutaj tych bazylikach rzymskich, czy w naszych miastach. Ale właśnie, by nie zapomnieć o tym, że mamy to szczególne miejsce po roku, prawda, nadzwyczajnym, jubileuszowym, jakim jest konfesjonał i właśnie tam też przechodzimy przez tą bramę miłosierdzia, gdzie spotykamy się z przebaczającym Bogiem. Myślę, że o to warto się modlić, żeby nie było żadnych podziałów, które często są sztucznie wywoływane, nagłaśniane, ale też myślę, że warto się modlić, żeby w naszym kraju dobro zwyciężyło. To, czym papież powiedział dzisiaj, dialog. Dialog, który jest bardzo potrzebny. I chyba to, co jest najważniejsze, żeby ci wszyscy, którym rzeczywiście zależy na dobru naszej ojczyzny, przestali wprowadzać zamieszanie. No, wiemy wszyscy, gdzieś ta naleciałość ostatnich lat i jeszcze wcześniejszych, to się wszystko, myślę, z biegiem lat wyciszy, a to pojednanie, które wokół Kościoła jest też potrzebne. To, co jest złego, co było złego przez całe lata, tego się nie da naprawić w ciągu kilku miesięcy. Dlatego modlimy się za prezydenta, modlimy się za panią premier, polecamy rząd, włączamy się, ja osobiście też chcę, żeby włączali się ludzie w modlitwę za Polskę, za konkretnych polityków, zwłaszcza w modlitwie różańcowej. Jeżeli my wszyscy będziemy dla siebie dobrzy,
to będzie pięknie. Ja lubię powtarzać taką sentencję. Jeżeli, jak chcę, żeby ktoś był. Taki bądź dla kogoś, jakbyś chciał, by ten ktoś był dla ciebie. I myślę, że jeżeli rzeczywiście będzie miłość, życzliwość, to będzie wszystko dobrze i ustaną różne spory, konflikty. Nie tylko te polityczne, ale często takie te sąsiedzkie. Więc o to, myślę, warto się modlić. Taką jedność, tożsamość. Rozumienie we własnym środowisku, przede wszystkim w sąsiedztwie, w pracy, zrozumienie pracowników na co dzień, ja akurat pracuję w szkole, więc uczniów i tak ogólnie, wszyscy razem, wspólnie. Przede wszystkim musimy lokalnie być między sobą zgodni, żeby było wszędzie dobrze, zacznijmy od siebie. Zrozumieniem jeden drugiego, wtedy będzie wszystko dobrze. My właśnie jesteśmy po to, żeby to pojednanie w modlitwie wypraszać. I myślę, że do tego na pewno przyjdzie, że będziemy czuli się bardziej zjednoczeni właśnie przez modlitwę i taką ufność złożoną w Bogu.